Cześć! Pa. Dzisiaj mamy kolejną paczkę, tym razem nie z nieznaną zawartością, nie wiem co jest w środku, ona nie wie. Menda, nie? Tak. Nie pokazuję, będzie losowanko. Wkładaj rękę. Coś widział mnie? Szukaj picia najpierw! No właśnie tego szukałam, myślałam, że to jest karty z picia. Szukaj czegoś ciężkiego. Pepsi! Blue Pepsi? Pepsi Blue. To musi mieć jakiś dziwny smak. Czy to jest to, co mówiłam, że mi się spodoba? Tak, to jest ten gwóźdź programu. Cin-cin! Dlaczego masz ładniejszą szklankę ode mnie? Jak wyszło? To wygląda jak płyn do naczyń w kamerze. Dlaczego ja to mam pić? Różni coś smakiem? No ja wiem. Jest jakby może trochę mniej słodkie niż normalnie. Ja zamknę oczy i zobaczę w ocenie, czy smakuje tak samo jak Pepsi. Jakoś inaczej. Tak czy siak. Wciąż jest to Pepsi. Dolaści. Jak będzie? Mogę sprawić skład. A masz. Teraz mam zapieczony skład. Bo tak zwana wysokofruktoza, syrop kukurydziany, kwas, na karmel, jako barwnik, zawiera kofeina, wydać dziewczynę. Dobra, losuj. Teraz losuj jedzenie. Może to pierwsze, co tutaj właśnie jest. Przypadkiem wyszło, no po co? To jest skawkowe. Chrupiące paluszki zbożowe z dodatkiem truskawki oblane białą czekoladą z białą brzoskwinią. Są takie ekskluzyw. W końcu brzmiała. Jakie śmieszne! Jest kilka paczuszek i one oczywiście wyglądają trochę inaczej niż normalne poki. Ej, przywarło mi. Dobra, to jest moja. To jest. Może tak specjalnie ma być? Brzmiała jak ustawka w jednym. To jest brzmiała. Mhm. Przypadkiem. Hello Panda, ostatnio mieliśmy, tylko że kokosową. Co jest za zielone coś tam? Zielona herbata. O nie. Sama wybierałam. Całą tą paczkę wybierałam ja sama. Ja nie lubię zielonej herbaty. Ależ smutek. Nie mam tym... Ej, nie ma naklejek. Ha. Ostatnio były. Od razu czuć normalnie taką rośliną. No herbatą. To dla mnie dobre. Tylko nie są zbyt słodkie. Ale mam białą twarz tutaj. Powiem to mycie naczyń takie pyszne. One Piece? Nie, chipsy One Piece. A masz coś na to? Nie, ciastka One Piece. Nie, nie było. A. Nigdy nie oglądałam One Piece'a. Oglądałaś. Parę odcinków. A, to co, szło na jakie to kanały? Polsat Sport. No to tam jakieś odcinki trafiliśmy kilka. Dziwne to jest sport. A, i karty inne, czekaj. Ach, dobra, to jest gór. Dobra, to dawaj mi. To jest... Chyba kojarzę to. To nie jest ten Usopp? To tak kłamie? Usopp właśnie chciałam powiedzieć, no Usopp. A nie Usopp? A nie Usoj? Usopp? Usopp. Usopp to jest kłamstwo, ale może to był Usopp. Nie. Tak wygląda imię. Mi się wydaje, że Usopp. Nie wiem, nie oglądała. Może powinnam, to w sumie na ten moment obecny to nie było całkiem niezłe anime, bo ono ma tyle odcinków. Pomożesz mi, się jeszcze nie skończyło. Czekaj, proszę o to moje ciasteczko. Pomożesz mi, jeszcze nie. W ogóle zauważyłam, że wszyscy mają czaszki. A wiesz, że oni są piratami? Czekolada w środku. Ma widać. W japońskich słodyczach, żeby czekolada była w środku, to jest niespotykane.
Ale te nie są takie bo słodkie. Bo oni mają dziwne słodycze! No to jest ten KitKat. W sumie nie wiem jaki smak, w sumie nieważne. Na pewno wygląda różowo. Różowa mini. To by miało być truskawkowe. Nie wiem, dobre. Chociaż czuć truskawkę. Jest wyjątkowo słodkie. Ale jaka to jest w takim razie produkcja takiego kraju? USA. 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 Jej! Chipsy kokosowe. Nie mogłam trafić już niestety na krewetkowe, gdyż się sprzedały najwyraźniej. Więc stwierdziłam, że może by tak spróbować tych kokosowych. Ej, ale to jest sam kokos, wiórki kokosu same. Czy to mają być chipsy? Co to jest? Co to jest? Słodkawe. To są same wiórki takie, może wysuszone. Wrażone. KitKat znowu? Zaczynamy od tego. Ale czy ja nie zamówiłam dwóch? Chwila. Mata! Okej, dobra, to się zgadza. Tym razem jest to na pewno japońskie, gdyż są napisy japońskie. Tak. I nie mam pojęcia, jaki to jest smak. I to jakiś niby... Ja zgaduję, że truskawka to ostatnio. No nawet widać te i pachnie jak truskawka. Ślady nasion truskawek. Jogurtowa taka, kwaskowa. Mocniejsza od tamtego. Losuję dalej. Chyba zielona kerpepata, możesz zjeść. Nie mam pojęcia. No spróbuj. Masz kawałek na nosie. Chyba żona herbata. No to jedz. No i to zjem. Dobra, czy to samo? Z nasionami. Jak inne to jest. Pojedyncze? No i nawet nie widziałaś, co kupujesz. Badam je wątpię, ponieważ napiłam się w tym samym czasie całym. Ja nie muszę się z tobą dzielić, to straszne. Zaprosiłaś mnie tutaj. Wygląda jak żurawina i orzechy. No teraz to. A teraz to samo, tylko coś innego. Co? Nie napisali po polsku. Wygląda jak czekolada. Gorzka, bo będzie mi przykro. Nie wygląda na gorzko. Miałam piękną część. Nie gorzka. Na pewno? Nie wiem. No, gorzka. No, gorzka. W sumie to Pepsi. To tylko fajne było dlatego, że ma kolor jaki ma, ale... Wygląda jak cudzina. Spoko, mam drugie. Spoko, mam drugie. Refresh, co? Nie wiem, czy to nie miało być z kawą, czy coś tego stylu. Poszukaj napisy jakieś, czy chociaż po angielsku. W ogóle chciałam zamówić więcej takich Pepsi, które będą wszystkie w jakichś innych, dziwnych smakach, ale no natomiast nie ma ich tak dużo. Ma całkowicie normalny kolor. Ale jest mniejszy od tamtego. Powiedz mi, czy czujesz jakąś różnicę? Smakuje jak Pepsi. No. Nie czuję żadnej różnicy. Ja też nie. Ale... przyjedzie pan cola. Dzięki. Została ostatnia rzecz. Co się i koniec? Co? No pokaż tą. A, to dobrze, że tam ostatni. Oni karmelowe. Wygląda jak karmel. Absolutnie nie wygląda. Ale... Od gazu!
baby. Po ostatnim. Chyba kawa. Mhm. Kawa. Nie warto. Nie warto.